Blisko 200 wystawców z 10 krajów pojawiło się na najważniejszym wydarzeniu dla miłośników gołębi pocztowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Expo Gołębie odbyło się w nowej lokalizacji w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Tak zwana wystawa ogólnopolska gołębi pocztowych połączona z targami artykułów i wszelkiego rodzaju akcesorii łącznie z gołębiami. Skierowana dla hodowców i miłośników gołębi pocztowych. W tej części wystawy ogólnopolskiej jest to podsumowanie całorocznej pracy hodowlanej hodowców z całej Polski, to znaczy wyłonionych w tak zwanych lotach konkursowych gołębi sportowych z najlepszymi wynikami oraz w ocenie tak zwanego standardu, czyli piękna gołębia pocztowego. To są gołębie przeważnie z 2021 młode, o gołębiach lotowych i gołębiach rozpłodowych. Ja przywiązuję wagę dużą do budowy gołębi, tak, że gołąb musi, mam swój wzorowy gołębia, który musi leżeć ładnie w rękę, mieć odpowiednią budowę, warunki fizyczne do tego faktycznie ścigania się. Drugą rzeczą jest, że gołębie musi mieć z dobrego pochodzenia, z dobrych gołębi, które mają potomkowie, wygrywają, robią czołowe konkursy. Nie? I te dwie rzeczy u gołębia musi się zgrać. To polega na selekcjonowaniu tych gołębi, nie? A selekcja polega na tym, żeby gołębiami lotować i dobry materiał sam się pokazuje. Nie? To, co w domu zostaje, to, co czołowo przychodzi, to jest dobry materiał. I potem z niego też wyciągnąć młodego. My patrzymy na jego oczy, musi mieć takie cechy, czy lotnika, czy rozbudowego gołębia, skrzydełko, żeby było mocne, żeby był ładnie upierzony. To widać, jaki to jest pięknie gołąb upierzony, nie? To jest śliski gołąb. No i co? Jest taki zbudowany, ładny. Ładne piersi musi mieć. Nie jakiś wyschnięty gołąb, wysuszony, tylko ładne piersi, zbudowany, jak troszeczkę jak sportowiec, nie? Mocne, ładne skrzydełko, takie ramię raczej krótkie, żeby mocne było. No widać, jak ładnie on się prezentuje. Dolny, Górny Śląsk to jest taka tradycyjna kolebka hodowli gołębia pocztowego. No, tutaj się skupiają też działacze ogólnopolscy, którzy działają w związku. No i to jakby technicznie pomaga, zarówno organizacyjnie, jak i frekwencyjnie. No, natomiast frekwencyjnie to jest układ jednak z całej Polski. No, w tym roku niewątpliwie jest to utrudnienie ciągle covidowe, co wpłynęło na frekwencję. Ona jest mniej więcej na poziomie 50% tego, co było w innych latach, bo jednak takie tradycyjne wycieczki piknikowe, autokarowe, które były z całej Polski, w jakimś sensie są uniemożliwione w tej sytuacji, jaka jest. To się też jakby odbija. Natomiast mamy nadzieję, że tutaj w tym nowym miejscu, który jest piękną lokalizacją, bardzo pozytywnie ta impreza wśród hodowców i działaczy jest tutaj odebrana, zarówno w sensie właśnie obiektu, jak i samego poziomu imprezy. W związku z tym, że ona się przyjmie na stałe tutaj, także po wielu latach wrócimy, to znaczy po w nieszczęśliwej katastrofie hal w Katowicach. No, od tego czasu w Katowicach wystawy się nie odbywały. Podczas wydarzenia Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych przygotował 70. ogólnopolską wystawę gołębi pocztowych, na której można było zobaczyć zgłoszone reprezentacje i tysiące najlepszych gołębi w Polsce, które wystąpią na najbliższej olimpiadzie gołębi pocztowych.